Budżetowy szczyt Unii Europejskiej w Brukseli zakończył się fiaskiem. Nie ma zgody co do tego, jak mają wyglądać wydatki ze wspólnej kasy w latach 2014-2020. Przywódcy 27 państw wrócą do dyskusji na początku przyszłego roku, w styczniu, najpóźniej w lutym, na kolejnym nadzwyczajnym szczycie. Premier Donald Tusk nie był pesymistyczny, choć jeszcze wcześniej Polska mówiła, że zależy jej na porozumieniu już teraz, nawet jeśli miałoby być o przysłowiowy miliard euro gorsze dla nas. Premier przekonywał, że nie warto było wywierać presji w piątek, żeby nasi oponenci, czyli zwolennicy mniejszego budżetu, nie usztywnili się. Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy przygotuje teraz plan prac nad nową propozycją. Kolejny szczyt będzie z pewnością bardziej emocjonujący, bo wtedy brak porozumienia oznacza już konieczność szukania planu awaryjnego. I wtedy wszystkie kraje pokażą, jakie są ich prawdziwe granice ustępstw. Zakończony właśnie szczyt potwierdził istnienie różnic między krajami korzystającymi z funduszy, a tymi, które na to płacą. Nie jest zaskoczeniem presja Francji na zwiększanie korzystnej dla niej polityki rolnej, czy argumenty polskie dotyczące większej polityki spójności. Po drugiej stronie znalazły się, zgodnie z oczekiwaniami, Wielka Brytania, Szwecja i Holandia, żądające większych cięć. Zaskakuje postawa Niemiec. Kanclerz Angela Merkel miała być tą, która utoruje drogę porozumieniu, a może nawet zgodzi się dorzucić trochę pieniędzy dla biedniejszych. Ostatecznie jednak stanęła po stronie Davida Camerona, apelując o oszczędności.